Pyta się z Państwem Katarzyna Nastaj i zapraszam na dzień wschodzi z pytaniem na 6. Zasady są proste. 6 pytań, 1 minuta na odpowiedź. Nie komentujemy swoich odpowiedzi. Moim Państwa gościem jest lubelski kurator oświaty, pan Tomasz Szabowski. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa. Panie kuratorze, z jakimi problemami mierzy się współczesna młodzież? Oj, to jest wiele problemów. Chyba największym problemem to jest presja, jaką świat na nich wywiera. Rodzice, media społecznościowe i sami na siebie te presje nakładają i problemy w związku z tym takiego podłoża psychologicznego, tak? Widzimy, ile jest różnych sytuacji w szkołach lękowych, depresyjnych, okołodepresyjnych. To jest chyba największy problem dzisiejszej młodzieży. Tak bym to nazwał. Czy zmiany wprowadzone przez ministerstwo w obecnym roku szkolnym mają szansę na realizację? Ja myślę, że tak, dlatego że tych zmian na razie nie jest dużo. Te zmiany są dopiero zapowiedziane od 2026 roku, czyli jeszcze rok przed nami i działalności. W tym roku mamy ograniczoną podstawę programową, czyli będziemy wymagali mniej od uczniów i mniejsze będą wymagania niższe na egzaminach maturalnych i zewnętrznych po szkole podstawowej. To jest ewentualna możliwość mniejszej nauki religii w szkołach, ale to też jest brak prac domowych w szkołach podstawowych, co niektórych powinna cieszyć, niektórych trochę martwi. To zdania tutaj są podzielone, ale myślę, że to spokojnie w tym roku te zmiany można wprowadzić, bo nie jest ich dużo. Ja osobiście uważam, że można by było wprowadzić trochę więcej. W niektórych lubelskich szkołach system oceny został zmieniony. W podstawówkach wprowadzono stopień ocen w formie liter lub procentów, a w liceach, niektórych liceach nie ma ocen niedostatecznych, a zastąpiły je x-y. Jakie jest Pana zdanie w tej sprawie? Nie powinno być tak równomiernie dla wszystkich? Ocenianie wzbudza w szkołach najwięcej kontrowersji. To jest największy problem, tak? No, nikt nie lubi być oceniany, a natomiast szkoła wymaga od nas tego, żebyśmy oceniali, tak? Bo tak czy inaczej na koniec musimy jakąś ocenę wystawić. Problem polega z motywowaniem. Wiemy po prostu, nauka mówi nam jasno, że stawianie ocen negatywnych niczemu dobremu nie służy, tak? Stawianie kolejnych jedynek nic dobrego nie daje i zabiera motywację, a nie dodaje tej motywacji. Stawianie kolejnych szóstek też nic nie daje, też odbiera motywację. Bo każdy myśli sobie, a tam nic nie zrobiłem, bo dostałem szóstkę. Także warto się nad tym zastanowić, warto przeprowadzić dokładną debatę na ten temat, tak żebyśmy zastanowili się, co robić, żeby motywować uczniów do samodzielnej pracy, żeby wzbudzić ich motywację wewnętrzną, a nie stawiać im cyferkę przy imieniu i nazwisku. Czy telefony w szkołach powinny być zakazane? Ja jestem zdania, że rzeczywiście w szkołach podstawowych definitywnie powinny być zakazane. Badania neurodydaktyki mówią, że dziecko do 3. roku życia nie powinno siedzieć przed żadnym ekranem, łącznie z telewizorem, bo światło niebieskie powoduje trwałe uszkodzenia mózgu i lepiej, żeby tego po prostu nie robić. Natomiast w szkole podstawowej jestem przekonany, że w ogóle nie powinno się używać telefonów komórkowych. Mamy budować w szkole relacje. A jak mają dzieci nawiązywać relacje, skoro nie patrzą na siebie, tylko patrzą w ekrany telefonu, prawda? Czyli dużo lepiej by było, gdyby tych telefonów po prostu w szkole podstawowej nie mieli. To też jest kwestia zaufania rodziców do szkół, bo rodzice nie muszą być w stałym kontakcie z dziećmi. Naprawdę, i tak mają dostęp do aplikacji, dziennika i wiedzą, czy to dziecko jest w szkole, czy dostało uwagę, czy dostało ocenę. I nie muszą go ciągle o to pytać. Będą wtedy mieli więcej czasu na rozmowę w domu. Uszczuplenie podstawy programowej w szkołach cieszy uczniów, ale niepokoi rodziców. Dochodzą do mnie głosy rodziców maturzystów, że nie mają przygotowania odpowiedniego do najbliższego egzaminu maturalnego. No, na obniżone wymagania edukacyjne będą też obowiązywały na egzaminie maturalnym i na egzaminie ósmoklasisty, także nie mają się czego obawiać. Tutaj nie ma żadnych obaw. Na pewno sobie uczniowie świetnie z tym poradzą, bo arkusze egzaminacyjne będą dostosowane do obniżonych wymagań edukacyjnych od tego roku. Wśród uchodźców z Ukrainy mamy też dzieci i młodzież, która po kilku dniach od przybycia do Polski niemal rwie się do nauki. Jak radzi sobie z tym system edukacji? Czy poziom wymagań wobec dzieci z Ukrainy jest taki sam jak wobec dzieci z Polski? Poziom wymagań wobec dzieci z Ukrainy musi być taki sam. One dostają wsparcie dodatkowe od naszego państwa, od naszego rządu w postaci dodatkowych lekcji chociażby języka polskiego i lekcji kultury ukraińskiej w soboty czy w innych tam soboty niedzielnych szkołach. Natomiast no, wymagania muszą być takie same, bo one staną przed takim samym egzaminem maturalnym czy ósmoklasisty, w związku z tym nie można inaczej wymagać.
Wiadomo, że problemów jest więcej, dlatego że oni na przykład mają problemy z historią Polski, z językiem polskim, różnymi kontekstami, także na pewno więcej pracy trzeba im poświęcić. Postawiłby sobie pan szóstkę ze swoich odpowiedzi? Nie. Dlaczego? Bo to są bardzo otwarte pytania, na których można bardzo długo dyskutować, na temat których można długo dyskutować, prawda? Natomiast mając minutę tylko na odpowiedź, to nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć na wszystko w pełni i poprzeć to badaniami. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo. Moim Państwa gościem był lubelski kurator oświaty, pan Tomasz Szabłowski. Zapraszam Państwa na kolejny Dzień Wschodzi już jutro o 8:45.